Znajdujemy się na rogowcu, przy miejscu tak zwanego odstrzału bądź zawału. Bardzo dużo poszukiwaczy neguje te miejsce. Chciałbym tutaj wskazać starą sztolnię, która została zawalona, wysadzona w 1944 roku. W 1997 roku spływająca woda odkryła tutaj wejście. Można było dojść do studni prowadzącej prawdopodobnie aż na szczyt zamku. No, daleko się tam nie udało wejść, ale sam fakt. Archeolodzy, którzy szukali właśnie tutaj tych pewnych rzeczy i grupa Delta, która zabrała im ten pojemnik parę lat temu, teoretycznie wyciągnęli to z tego miejsca, aczkolwiek nie chce mi się do końca wierzyć. Na dole są troszeczkę poniżej, jest miejsce, gdzie oni prowadzą pracę, w zasadzie zaczną już niedługo, nowa grupa zacznie tam kopać. Jest drugie wejście, druga sztolnia i pojemnik prawdopodobnie znaleźli tam. Ale samo miejsce, to, w którym się tutaj znajdujemy, jest miejscem przeklętym, wyklętym. Znajduje się tutaj krzyż upamiętniający ofiary rogowca. Zginęło tutaj w sumie 6 osób. Najświeższa historia to jest 2 lata temu zginęli tutaj czescy turyści. Polska strona umorzyła dochodzenie, nie zajmuje się tym tematem. A w 1984 albo 3 zginęło tu 4 turystów, dwoje z Wrocławia, dwoje z Poznania. Na ciałach tych turystów były ślady rozszarpania. One te osoby nie zostały w jakiś sposób zabite nożem, czy nie pospadały tak, jak niektórzy tu sugerowali. Oni zostali rozszarpani. Ciało dziewczyny znaleziono tam na kamiennej bramce. One było wręcz rozczłonowane. Kiedy stanął ten krzyż tutaj, proboszcz Głuszycki, bardzo oburzony, nakazuje usunięcie tego krzyża. Rodzina jest zbulwersowana, krzyż zostaje usunięty. Ksiądz twierdzi, że to była grupa satanistyczna i w tym miejscu krzyż nigdy nie może stanąć. Później rodzina na własny koszt, własnym sumptem stawia ten krzyż. Historia została już spreparowana, przerobiona milion razy. Teraz na pytanie, co ten krzyż tu robi? Ktoś powiedział, że to jest święta góra chrześcijan i dlatego wcześniej wspomniany proboszcz kazał tutaj postawić ten krzyż, co jest wierutną bzdurą. Tutaj poniżej, tamte ruiny, to jest tak zwany dom czarownicy. To jest ostatnie zbiorowe w zasadzie morderstwo, gdzie kobietę żywcem spalono w domu, uważając, że jest czarownicą. Ona cały czas twierdziła, że tu, w zboczu tej góry, znajdują się jej dzieci i że one do niej przychodzą. Co to miało oznaczać, tylko możemy się domyślić. Poniżej mamy miejscowość Grzmiącą, gdzie nawet tam widać, tak, gdzie się pali teraz trawa, troszeczkę w naszą stronę. Tam miał miejsce atak w 1947 roku na kobietę. Coś ją zaatakowało i ciągnęło tutaj w tą stronę. Poniżej te domki tutaj, co się znajdują, w 1948-1949 roku osadnicy, cała rodzina popełniła zbiorowe samobójstwo. Teraz ludzie, którzy mieszkają w tych domach, to są już zupełnie nowe domy, prawdopodobnie nawet tych historii nie znają. Tutaj na szczycie w 1949 roku znaleziono bardzo dziwne zwłoki, były owłosione, był to prawdopodobnie mężczyzna pokryty sierścią. Rosjanie te zwłoki zabrali i wywieźli do Głuszycy na zakład pierwszy, gdzie znajdowały się podziemne laboratoria. I teraz mamy idealny widok na kompleks Riza. Tam daleko Sierpnica i wjazd od Sierpnicy powstał, wiadomo, niedawno. Główny wjazd, główne Rize znajdowało się tutaj. Od Jedlinki pierwszy zakład, drugi zakład, Kolce, Sierpnica. I to jest całe Rize. Nie tam daleko, jak wszyscy wskazują. Niektórzy nawet przenoszą Rize na Wielką Sowę, widać ją tam w oddali i prawdopodobnie tam coś jest, ale nasz główny nurt badań i to, co ja tutaj zbieram już przez lata, odnosi się tylko i wyłącznie do tej Niecki, do tej Kotliny, czyli Głuszyca, Łomnica, Sierpnica, Bartnica i wszystko to, co posiadam w swoich zbiorach, odnosi się tylko i wyłącznie tutaj do tego terenu.